Dzień dobry, jak zwykle gorąco i serdecznie witam Was w kolejnym odcinku, bo dziś odcinek z kategorii słowa, czyli co oznaczają dane słowa i jakie są konsekwencje ich użycia. Dziś bierzemy na warsztat słowo uda się. Na pewno nieraz słyszeliście albo też sami używaliście słowa udało się czy też uda się w różnych kontekstach. W momencie, kiedy to udało mi się kupić książkę w promocji, udała nam się wycieczka albo udała nam się pogoda na wyjeździe na kajaki, absolutnie jest to odpowiednie miejsce do tego, aby tego słowa używać. Znacznie gorzej jest w momencie, kiedy to słowo pojawia się w zdaniach typu udało nam się skończyć projekt, udało nam się oddać pracę w terminie, udało nam się zrealizować wszystko na czas. Dlaczego? Otóż spójrzcie na to, co tak naprawdę oznacza słowo udało się. Ono oznacza to, że wszystkie warunki zewnętrzne powodowały, że nie miało prawa się coś zrealizować. To znaczy, gdyby nie łód szczęścia, gdyby nie zbieg okoliczności, to nie zostałoby zrobione to, co sobie zaplanowaliśmy. Czyli jesteśmy niezbyt kompetentni, ale udało nam się ten projekt zrealizować. Może nie za bardzo się wyrabiamy, ale tym razem udało nam się zrobić to wszystko w terminie. Zobaczcie, że używając słowa udało się w takich właśnie kontekstach, w takich właśnie sytuacjach, sami siebie odzieracie z faktu, że ktoś pogratulowałby Wam zdolności, dobrych umiejętności organizacyjnych czy różnych innych kompetencji, dzięki którym właśnie osiągnęliście taki, a nie inny efekt. Przecież to, że zrealizowaliście projekt, nie jest wynikiem szczęścia ani cudu, tylko faktu ciężkiej pracy, który w niego włożyliście. Więc kiedy użyjecie do tego zdania, udało się nam ten projekt zrealizować, użyjecie właśnie słowa udało się, sami siebie deprecjonujecie, sami siebie przedstawiacie w świetle, które mówi tak naprawdę to by nam się nie udało, ale mieliśmy szczęście. Więc pamiętajcie, że to słowo wywołuje różne konsekwencje. I w momencie, kiedy coś rzeczywiście jest łutem szczęścia, absolutnie warto go używać. Ale w momencie, kiedy opowiadacie o swojej pracy, opowiadacie o czymś, co jest wynikiem waszego wysiłku czy kompetencji, nie używajcie słowa udało się, bo w ten sposób sami obniżacie wartość tego, co zrobiliście. Mówcie zamiast tego, zrobiliśmy ten projekt, zrealizowaliśmy to zlecenie, dostarczyliśmy wszystko w terminie. Wtedy na pewno reakcje będą zupełnie inne. Tego Wam oczywiście życzę. Tymczasem zachęcam do subskrybowania kanału, zadawania pytań, pisania komentarzy i do zobaczenia wkrótce.